Pani Ewo, dla mnie to jest ogromna przyjemność spotkania z Panią i tak sobie myślę, czy po pierwsze kilku godzinach sesji, a po drugie po takiej przerwie malutkiej w karierze, to jest też chociaż odrobina przyjemności dla Pani to spotkanie z dziennikarzami, czy jednak zawodowy obowiązek? Sesja jest dla mnie gigantyczną przyjemnością, szczególnie, że to jest sesja, którą poprowadziła Iza Grzybowska, z którą miałam już cudowną sesję dla Agory przy okazji wydania moich dwóch płyt. Także znam tą ekipę, jej współpracowników, miałam opiekę totalną, powiedziałabym, w osobie Sławeczki, która malowała, Eli, która czesała, Maćka, który ubierał i wszystko tam, no to naprawdę na ostatni guzik zapięte. Jeżeli zaś chodzi o udzielanie wywiadów... Proszę teraz samą prawdę. Po prostu mam pokokardę tych wywiadów, pokokardę. Sama promocja płyty, to był jeden wielki, niekończący się wywiad. Ponieważ ja się sama sobą już zaczęłam karczemnie nudzić, to zaczęłam już zmyślać i wszystko razem i tak się w tym zagluglałam. No może nie do tego stopnia, ale faktem jest, że to jest wyczerpujące bardzo. Niemniej no tutaj dla potrzeb Wiwy, którą kocham szczerze od wielu, wielu lat, robię co mogę. Pięknie dziękujemy i doceniamy. Tak jak Pani wspomniała, ta promocja płyty jest wymagająca, bo to nie są tylko występy muzyczne, co jest miłe dla artysty, ale też te rozmowy z dziennikarzami. Ja się zastanawiam, czy poza płytą Niespodzianką, która wyszła w listopadzie, czyli ten zapis koncertu sprzed 7 lat, są nowe plany muzyczne na ten 2022 rok. Rozdzieliła mnie moja osobista tragedia i po prostu wyeliminowała mnie ze sceny oraz życia publicznego. To był powód, dla którego ten materiał musiał trochę zaczekać. Natomiast jeśli chodzi o nowe rzeczy, to pragnę powiedzieć Państwu, że tak, oczywiście myślę o czymś, ale ja już nie jestem na tym etapie kariery czy drogi artystycznej, żeby myśleć za szybko, żeby coś koniecznie, bo wszyscy czekają, bo wszyscy drepczą w miejscu. Jeżeli będzie odpowiedni ku temu nastrój, będą odpowiednie na wysokim poziomie, satysfakcjonujące mnie samą pomysły muzyczne, to będzie coś nowego. Dobrze, ale siła jest na występowanie, bo za Panią już kilka koncertów i moje pytanie jest takie, czy faktycznie okazało się, że była Pani w pełni gotowa na te spotkania z publicznością, czy one dają taką radość, że człowiek po prostu fruwa, jak schodzi z tej sceny i nie czuje się tego zmęczenia, tylko właśnie te satysfakcje? Wie Pan, no to są śliczne słowa, ale one niewiele znaczą. No, oczywiście, że czuję się zmęczenie, jest to ciężka fizyczna praca. Półtorej godziny na scenie to jest sen złoty, natomiast anturaż cały, przygotowania do koncertu, podróżowanie na koncert i to wszystko, to są rzeczy, które naprawdę każdego artystę potrafią zwalić z nóg, a mnie, która obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej, absolutnie też. Natomiast spotkania z publicznością są czymś niewiarygodnym. Przychodzicie Państwo tłumnie na moje koncerty. Witacie mnie z taką serdecznością, z takim sercem, że naprawdę nie raz, nie dwa tu łezka się kręci. Także bardzo Wam za to dziękuję. Radość czy dumę, mimo że się przecież nie znamy. Dlaczego? Bo Pani powiedziała tam takie zdanie, że żeby wrócić na scenę, potrzebna była Pani pomoc terapeuty. I ja sobie myślałem, kurczę, jakie to jest piękne, przecież tak wiele osób boi się tego słowa, czuje jakieś takie odrzucenie w ogóle tego pomysłu, by sobie dać pomóc, choćby tylko dlatego, że to tak brzmi. Pani nie miała w ogóle w sobie takich emocji? W ogóle absolutnie najmniejszych obaw. Uważam, że każdy, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, zwłaszcza psychologicznego, powinien czym prędzej, a czasy są takie, że naprawdę prawie wszyscy tego potrzebujemy. Także nie, to nie było żadną przeszkodą dla mnie.